Hej YouTube fam, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj jestem z moją mamuśką i nagrywamy filmik Momtag. Wcześniej poprosiłam was o zadanie nam pytań, na które chcecie odpowiedzi. Mam kilka pytań, które będę czytała z Instagrama i mam też kilka pytań, które sobie wcześniej wygooglowałam. Takie typowe pytania, które są zadawane zazwyczaj podczas filmików Momtag. Mamuś, możesz się teraz przywitać. Hello, hi, jestem Krystiana. Hello, mama OC. To możemy zaczynać. Zacznijmy od pierwszego pytania. Już mam 20%, więc mam nadzieję, że telefon mi nie padnie w trakcie. Co moja mama sądzi o moim udziale w Top Model? Mamuś, co sądzisz o moim udziale w Top Model? A w twoim udziale w Top Model to się... Bardzo się cieszyłam, jak słyszałam wiadomość, że miałaś zagrać w Top Model w ogóle, bo jak przyjechałaś na wakacje, to tylko miała być wakacje w Polsce, parę tygodni, a się okazało, że było okres... do programu. Tak, na castingu wtedy, no właśnie. Naprawdę się cieszyliśmy. Może nie znacie całej historii, to koleżanka mi namówiła na udział w Top Model, tak. Ale przyleciałam z Irlandii jak co roku na wakacje i tak się... wydarzyło, że poszłam na casting do Warszawy. No. Następne pytanie. Najpiękniejsze polskie miasto według ciebie i twojej mamy to? Według mnie wszystkie miasta, które już byłam, to Gdańsk. Najpiękniejsze uwielbiam i kocham Gdańsk. No dobra, bo jesteśmy z Gdańska. No właśnie, też mam swoje braki, jak chodzi o podróżowanie i zwiedzanie Polskę. Bo mieszkałam w Irlandii te 9 lat. Wtedy mało widziałam Polski, tylko jak już miałam odwiedzić rodzinę i przylecieć do Polski, to przylatywałam do Gdańska. Okej. Następne pytanie. Gdzie łatwiej ciebie spotkać, w Warszawie czy w Gdańsku? W Warszawie. Mieszkam teraz w Warszawie już od 4 lat. Co lubiłam jeść, gdy byłam dzieckiem? Sama nie wiem, pewnie słodycze. Jak każde dziecko. Tak. W sumie dalej lubię słodycze. Tak, lubiłeś wszystkiego, mówiąc prawda. Nie byłeś takim dzieckiem problemowym w ogóle. To cokolwiek co było do jedzenia, który... Ja zawsze lubiłam jeść. Tak. No. No, moja mama to potwierdziła. Jaką byłam uczennicą? Byłam dobrą uczennicą, ale leniwą. Nie, byłaś dobrą uczennicą. Nawet pamiętam, że skończyłaś czerwone paski chyba ostatnio, no, ten szkoła podstawowy, zanim wyjechaliśmy do Irlandii w ogóle. O. Co lubimy robić razem? Dobre pytanie. Obie lubimy głośną muzykę. Zwłaszcza z takim dobrym bitem, albo afrykańską muzykę. Jeszcze słuchasz mamuś? No, dobrą muzykę. Znaczy dancehall. Tańczyć. Muzykę, do której można potańczyć. O. Zapomniałam, że też lubimy gotować. No. No. Tak jak lubię jeść, mamy okazję czasu, no to gotujemy razem. Nie mam tych okazji aż tak dużo, tak. Ponieważ moja mama mieszka w Anglii, a ja mieszkam teraz w Polsce. To widujemy się najczęściej właśnie, znaczy widujemy się podczas świąt albo podczas jakichś specjalnych wydarzeń. Tak. Albo jak mama postanowi przylecieć do mnie, znaczy może nie do mnie, ale no właśnie do Polski na wakacje. Co jeszcze lubimy robić razem, to plotkować. O, jaka byłam, jak byłam mała? Była bardzo energiczna, wszędzie była, zabiegała. Ona bardzo lubiła biegać w ogóle. No, była grzeczna, ale bardzo ruchliwa. Ja zawsze miałam te głupie pomysły właśnie i zawsze namawiałam Ogi do złego. A Ogi była na tyle dobra, że zawsze się zgadzała na wszystko. I jeszcze brała na siebie winę. Namówiłeś ją. Trudno. Skąd z Polski jesteśmy? Ja jestem z Gdańska. A w sumie pierwsze miasto, w którym byłaś, mamuś, to które? Szczecin. Mieszkałam w Szczecinie przez parę lat, gdzieś 3 lata. A potem przyjechałam do Gdańska na studia. I Izu i Łemy się urodzili w Szczecinie, nie w Gdańsku. Tak. Dlaczego akurat Polska?
O, piękne pytanie. Przyjechałam do Polski, bo przede wszystkim mój mąż mieszka w Polsce i studiował w Polsce przez parę lat. Wtedy jeszcze nie był mężem. I jak skończył studia, pływał jako marynarz i przyjechał do Nigerii na wakacje. No i tak się spotkaliśmy, poznaliśmy się w Nigerii. No i potem mieliśmy ślub, po ślubie przyjechałam do Polski. Później my, cała gromadka. Tak. Czy się kłócimy? No nie kłócimy nie, się. Nie kłócimy bo... się, ale bywają, że zgrzyty. Że są troszeczkę argumenty, bo syn nie lubi, jak ja ją poprawiam. Ona nie lubi, jak powie, o syn lubi, jak to ona wtedy się denerwuje, że mama zostaw mnie, ja nie jestem dzieckiem, to ja już ile lat już sama mieszkam, a ja mówię, ho. Nawet jeśli masz 50 lat, ja jestem mamą, dopóki żyję, to... Zawsze zwraca mi uwagę, jak chodzi o mój sposób ubierania się. Czyli na przykład, że twoja spódniczka jest za krótka, albo twój crop top jest za krótki, albo to i tamto. A ja jestem przyzwyczajona do tego, że ubieram się tak jak lubię, tak jak mi jest wygodnie. No ale kłócić się nie kłócę z moją mamą, bo ją szanuję na tyle, że wiem, że no, nie powinno się kłócić ze swoją mamą. No ale można po prostu wyrazić swoje zdanie. Jak zmieniło się nasze życie po udziale w Top Model? No przede wszystkim nie mieszkałam już w Irlandii z wami, tak? Czyli tak. Przeprowadziłam się do Polski. Tak. No i moim to jest największa różnica. Tak, tak to był tą pierwszą zmianę, która była dla nas, no niestety musiałeś wyjechać, bo nie było innego wyjścia, nie było, nie dałbyś rady przyjechać z Irlandii tutaj do pracy do Polski. No to wtedy zdecydowaliśmy, że zostanie przerwa miała ze studia, żeby przyjechać już pracować w Polsce, nie? I ostatnie teraz pytanie z Instagrama. Co was w sobie denerwuje? Moja mama lubi krzyczeć też. I później mówi, że o, a to przez to, że mam donośny afrykański głos. I wszystko na to zwala. Tak. Ale usy jest uparta. No, czasami ona nie lubi, jak ktoś jej mówi, co ona ma robić. Czyli, i to jest jedyna rzecz, co mi denerwuje. Ona jest grzeczna, ale jest uparta. Ona chce robić twoje tak, jak ona myśli i tak ma być. I ona tak zrobi, tak jak chce. Nie ma idealnych ludzi na tym świecie. Nie ma. Które dziecko to mama z baby? Tak właśnie, bo cały czas z tą siedzi, tak? No, bo najmłodsza po prostu. Ja już w Siozi, znaczy Siozi ma 16 lat, nie, chciałam powiedzieć, że już się wyprowadziłam, ale nie, wyprowadziłam się jak miałam prawie 18, co nie? Na studia. No tak, na studia. Na moje tak. Pierwsze studia w Irlandii. Gdzie widzisz swoje dzieci za 10 lat? No, za 10 lat to ja widzę UEME już, bo UEME pracuje, ona jest urzędniczka. Będzie może prezes jakiegoś dużej firmy. Dobre. Izu? No Izu będzie miał jakoś też... Myślałam, że powiesz, Izu będzie miał żonę. No na pewno żonę będzie miała, bo musi być. Też czekam. Będzie osiągał już to pozycję w boksingu. Ja widzę, że Osi oprócz tego, że ona ma te zdolności jako modelka, myślę, że ona będzie bizneswoman. Bo jak byłam młodsza, to pracowałam u mojej mamy w sklepie i mama zawsze mówiła wtedy: Osi, ja widzę, że ty będziesz miała kiedyś biznes. No, bo tak dobrze się zajmowałam jej biznesem. Myślę, ja widzę, no za 10 lat też w bardzo wysokiej pozycji. No myślę, że w świecie filmy, bo ona lubi, ona właśnie interesuje się takie rzeczy w ogóle. No, Ogi to jest nasza artystka. No i teraz Siozi. A Siozi najmłodsza. Siozi, ona mając 5 lat Siozi już zaczęła pisać. A 10 lat to ja widzę, ja myślę, że ona już będzie autor jakiejś książki. Mama zawsze była naszą największą fanką. Trzy rady dla nas, dla swoich dzieci.
jeśli masz marzenie, żeby nad tym popracować, to sami może być, że sytuacja jest trudna, że jest ciężko, ale nie zawsze osiągniemy to, co chcemy od razu. Mamy jakiś sukces z czasem. Wy cały czas nieustannie pracować nad swoimi celami. Nawet jeżeli nie osiągamy ich od razu, to trzeba pracować nad nimi. Dokładnie. Druga rada, bo to miało być 3 rady. Czyli pracować nieustannie nad swoimi celami. Druga? No i słuchać twojego serca. Głos. I też słuchaj mamy. To jest trzecie? Słuchaj mamy, słuchaj serca i słuchaj mamy? Tak. Okej. To co już doświadczenie mamy wiedzą, czasami przekazują dziećmi prosto, tylko że czasami dzieci uważają, że oni chcą same doświadczyć te rzeczy i czasami to boli, nie? Czasami to boli, nie? Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Mamuś, jak wrażenia po nagraniach, bo wiem, że moja mama się stresowała wcześniej. Nie było aż tak źle, nie? Nie, nie było tak źle. Nie było, no myślałam, że będzie gorzej, ale cieszę się, że brała udział w tym odcinek, nie? Cieszę się. Mama się stresowała, ponieważ nie używa polskiego na co dzień i no właśnie bała się o swój polski, ale poszło jej super, więc w komentarzu napiszcie jej coś miłego, jestem pewna, że to przeczyta i zrobi jej się miło. Dziękuję. Nie zapomnijcie polajkować ten odcinek, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!